100 stanowisk jest, my tak w tym budynku utrzymujemy 80. Na tym gospodarstwie opasy bydło mięsne przez cały rok przebywają w haliłkowej. W lipcu 2022 będzie to już 5 lat. W materiale o warunkach, gdy jest lato, gdy jest zima, oraz kto za co odpowiadał w tej inwestycji, gdy powstawała hala na bydło pasowe mięsne. Od mniejszych do większych, no to tak 80 sztuk mieścimy. Bo w przedziale wiekowym zależy. Na trzy grupy mają podzielone przedział wiekowy, i. Jak do tej pory wszystko się sprawuje dobrze. W kondycji widać, jak są ułożone i dobre, i, i na razie jakoś specyficznie jakich problemów nie było. Stwierdziliśmy, że postawimy taką skawską halę na bydło opasowe. A pomysł, żeby. To z własnej głowy. Skawska hala na potrzeby opasów. Bydła mięsnego jest wykorzystywana od 2017 roku. Pierwszy materiał na tym gospodarstwie nagraliśmy w 2020. Około trzech lat doświadczenie jest z, z tymi sztukami. Tak jak tutaj mamy luzem, wszystkie hodujemy to 3 lata. Hala łukowa, a po zimą. Wyprzedzając pytania, czy hala na bydło to dobry pomysł? Po zamontowane są po, po bokach. Na zimę w razie jakiejś tam. Mocnych mrozów mieliśmy podgrzewane, to podłączamy, ale praktycznie, że w tym roku i w tamtym nie było zimy, to nie używaliśmy tego. Tu jakoś im stepczycznie nie przeszkadza, wychowujemy je cały czas tu i tak jest. Od pomysłu po stojącą skawska hale. W takim razie kto za co odpowiadał w tej inwestycji? Wygrodzenia i to w własnym zakresie robiliśmy, fundamenty i ściany też. Jeżeli chodzi o cały dach i całą konstrukcję... Stalową to Skawska wykonywała firma. W czasie wizyt dopytywaliśmy się, jak została przewidziana i zrealizowana konstrukcja całej inwestycji. Wywiady nagrywane były w 2020-2021 z dodatkowymi wizytami na realizację obrazu i aby zobaczyć, jak faktycznie zwierzęta radzą sobie zimą. Konstrukcja powstała w sumie no to tak. My z tych ścian wypuściliśmy im szpilki gotowe do montażu. I... I te, cała konstrukcja tego, tej stalowej hali i, i plandeki zajęli tam, nie pamiętam, 3-4 dni. No, z, z, no tak to zajęło. Z naszym udziałem tam e, uczyniliśmy ładowarki manitki. A tak to szybko to za, za, po, przekręcali, po, potem poprzeczki i, i chyba na trzeci dzień naciągali tą plandekę. Nie? Później tam szczyty na gotowiznę. To czwarty, po czwartym dniu chyba było wszystko gotowe. W ten sposób tak to wyglądało. Gospodarz? Zdecydował się na głęboką ściółkę. Obornik jest i to, no to wiadomo, że no musi być trochę podniesione, żeby było do czego to zbierać i, i wykorzystać jakoś to w najlepszy sposób, jak się da. I zrobiliśmy tak, żeby z obornikiem nie walczyć. To tak wybieramy go co. W zależności od potrzeby, ale tak przeważnie tam od dwóch do trzech miesięcy zależy, które dorosły bardziej sztuki, nie, no to od dwóch do trzech miesięcy, co dwa, trzy miesiące wybieramy obornik, zależy jak potrzeba jest to, to tak, no i przez to to podnieśliśmy, a tu obniżyliśmy, żeby to, żeby nie było tyle tych problemów, nie, że co tydzień trzeba tam z obornikiem wyjeżdżać. Kwestia obornika rozwiązana, a teraz poruszmy kwestię wentylacji i wymiany powietrza w hali łukowej zawiadomo, wiadomo, że jak jest różnica, jest hodowla i obornik i paruje, no to wszędzie jest skraplanie. No jest tam, nie, nie ma co ukryć, no zawsze jest tam jakieś tam, trochę tam wiadomo, że się skropli, i to, no, ale tak z góry nigdy na nie nie kapie, bo to jest opływowe, jak już to spłynie na boki. nie, no, no My tu zamontowaliśmy rynny i to i jakoś to wszystko spływa. No a jak od środka, no to zrobiliśmy tam takie spady, no to zleci za ścianę, nie no. No ale koszty, porównywając no, takiej hali, a... a Koszty, płyty oborniskiej i to wszystko, no to nie wiem czy by trzech nie pobudował, czy dwóch, nie w tym sensie, no tak to by wyszło. Jaką rolę pełni wysokość konstrukcji według gospodarza? Chyba największą, bo to z względem e, wentylacji. E, podnieśliśmy ten budynek, postawiliśmy ściany, e, dało to taki efekt, że no, bydło pasowe obciera się czy coś, tą ścianę, tą konstrukcję w ogóle nie dotyka. No i w dodatku podniosła się wysokość. Dzięki temu uzyskaliśmy wentylację. Praktycznie mniejsze skraplanie, świeże powietrze zawsze sucho, bardziej czysto. Koniunktura w środku jest chłodno w ten sposób jest duża cyrkulacja powietrza. Na szczytach są zamontowane siatki przewiewne. Stoimy teraz na dworze, jest gorąco i ciepło, parno, a Jakoś wiaterek przewiewa. Dodatkowo, jakbyśmy postawili tą konstrukcję niżej, to byśmy musieli odgrodzić e, czymś, żeby no, tego nie porozwalały i ten, nie? A tak to jak mamy murki jak za plecami moimi widać. E, to Dawałem to, że nie było, po prostu nie było trzeba nic zrobić, tylko e, od razu zamontowaliśmy na tym konstrukcję, na tych murkach. E, obornik nie rozpycha niczego ani nic, bo są powołystawiane ściany, fundamenty wylane. No i tak to pozostało. To był taki nasz pomysł po prostu. To hala o szerokości 13 metrów, długości 40. Konstrukcja na kratownicy, czyli mamy dwa profile kwadratowe, jeden pod drugim, połączone wewnątrz pełnym prętem 18 mm. Konstrukcja jest po pierwsze spawana, produkowana u nas na produkcji, ocynkowana, przyjeżdża do klienta i na miejscu klienta jest składana w pełny łuk. Złożony łuk jest stawiany w miejscu montażu. Łączymy łuk z łukiem, wciągamy plandekę i hala gotowa. Po tej wypowiedzi z lipca 2020 byliśmy jeszcze kilka razy, a także zimą 2021. W lipcu 2022 będzie 5 lat, jak opasy wzrastają w hali łukowej polskiego producenta Skawska Hale. Bydło jest w dobrej kondycji, utrzymujemy tutaj przez 3 lata. Co do ciekawostki, wpuszczamy wszystkie od 150, w sumie takie zakupujemy, od 150 kg no do, do sprzedaży. Trzymamy tutaj. A jak bydło mięsne spędza czas? To różnie, jak mają życzeń, ale zazwyczaj praktycznie tylko przed wiatrem i deszczem wchodzą do środka. Zazwyczaj więcej spędzają czasu na powietrzu niż w środku, bez względu czy to upał czy mróz. To, nie wiem, jakoś tak są stworzone i w każdym bądź razie jakoś przybywają na kilogramach i fakt cena jest jaka jest, ale no coś trzeba robić. Jakie rasy i dalsze hodowlane plany? Prasy to mieszane mamy, więc to jak, jak uda się kupić zakupienie, ale przeważnie to tam limuzyny i szarolezy, i symentale i, i HF, i -y też to, to, jak zależy, jak to się uda kupić. Tak typowo. Mieliśmy kiedyś same, same szarolezy, ale, ale nie ma tu takich łąków i zrezygnowaliśmy z mameką no, w ten sposób. To świat przyniesie, ile to hodować jeszcze. No, na razie będziemy jakoś trzymać, ale ile to tam będzie potrzeby, jak to to się wszystko zmienia ciągle i nie ma jakiejś cywilizacji. No na razie jesteśmy nastawieni na opasy, na hodowlę opasu bydła, a nie i na razie będziemy hodować, a jak długo się ułoży, to nie wiem. Dziś to wszystko. Skalska hale dla bydła stają się coraz popularniejsze. Skawska hale na bydło mięsne czy skawska hale dla bydła mlecznego stają się ciekawą alternatywą dla tradycyjnego budownictwa na gospodarstwach rolnych. Planujemy więcej wizyt na gospodarstwach, gdzie gospodarz Rolnik wybrał Skawska Hale. Do zobaczenia. Może to będzie twoje gospodarstwo. Dziękuję, Damian Gospodarz .pl.